No, kochani, jesteśmy w mesie kapitańskiej, starej rzeźni, prawda? Jak widzicie, pomalutku ją ustrajamy. Otóż, co dla nas znowu najważniejsze? Macaj, który był odsłaniany, Leduchowski, który był odsłaniany i kapitan dwa dni temu odsłaniany, odsłaniała córka kapitana Szymańskiego, przyjechała specjalnie z Warszawy, żeby odsłonić ten portret. Bo tu będziemy kontynuowali galerię znowu kapitanów. Będziemy kontynuowali. Kto tam na dole? No, Konrad i żeglarz nasz Włodzimierz Mączka. Tu się spotykamy znowu od czasu do czasu, kapitanowie, i tu dyskutujemy. I opowieści morskie są. Morskie opowieści. Przychodzi mój kolega, kapitan Katkowski, który ma gitarę i 24 godziny śpiewa morskie piosenki bez kartki. A ja, jak zaśpiewam, to najwyżej dwie zwrotki, cholera, no. A nie, a on 24 godziny bez kartki, no. To są ludzie tacy, którzy mają talent po prostu. Tu się spotykamy, tu po malutkim albo po piwku, morskie opowieści, jest fajnie. A teraz bardzo bym wam prosił, żebyśmy poszli z powrotem tą samą drogą, już na część oficjalnie właściwą. Się nie zdarzyło tyle, co tobie. No moi rektorzy, moi profesorowie mówią, jak to się zdarzyło, że tobie tyle rzeczy się zdarzyło. Ja mówię, bo po prostu ja oczekiwałem tego, że by mnie się coś zdarzyło. Ja wywoływałem to wielokrotnie, idąc na przykład na wojnę. Idąc, przebierałem się na przykład w muzułmański strój i we Freetown, w Afryce, gdzie dzieci obrączki odrąbywały, tak, nabuzowane narkotykami. Ja w mundurku muzułmańskim, prawda, w długiej szacie sobie spacerowałem w czasie wojny po ulicach, udając, że jestem Arab, nie? No, tu akurat widzicie na zdjęciu jest komando Reweniusz Koczorowski, kiedyś wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej, odczytuje laudację mojego Konrada Indywidualności Morskie. W Gdyni, tu w Gdańsku, w pięknej knajpie Zeyman, 17-wieczna knajpa, zebrały się laureaci z całego świata, wspaniali ludzie, żeglarze, i właśnie tutaj zwręczono mi tego Konrada. Tak, zobaczycie za chwilę. Zawiozłem z sobą dwóch kapitanów i przyjechał. Tu stoją Rytman mój w pięknym stroju z Ulanowa. Przyjechał 700 km specjalnie. Jechał po to, żeby tu towarzyszyć mi w odbiorze tej nagrody. Tak to wyglądało. No cóż, jeszcze mamy 15 minut albo 12 minut, to ja na końcu opowiem parę historii, a to niech sobie leci, dobrze? I teraz uważajcie, bo będzie historia mrożąca krew w żyłach.